ten święty kapłański, sprawa, by całe moje życie było przeniknięte duchem tej ofiary, którą złożyłem pod sakramentalnymi postaciami, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pragnę ze sercem bardzo serdecznie podziękować za każdą modlitwę, intencji nas kapłanów, a zwłaszcza księdza jubilata Zbigniewa. Dziękuję księdzu Zbyszkowi za nadanie pewnego rysu kapłańskiego również w postaci przekazanego daru do naszej parafii. Mianowicie w najbliższych dniach będzie murowany epitafium księdza Wojciecha Białasa, najbliższego proboszcza w naszej parafii. I ksiądz Zbigniew jako pierwszy złożył datę na to epitafium. Dziękuję za stułę, dziękuję za obraz ostatniej wieczerzy. W pałacie, kanoniku, księdze Zbigniewie, przyjacielu, w imieniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej chciałem Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia za Twój dotychczasowy dorobek. Jest bardzo wielu ludzi dumnych z siebie. Dumni są mieszkańcy Twojej miejscowości, dumni są funkcjonariusze Straży Granicznej, ale również dumni są żołnierze za Twoją służbę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, długoletnią. Dzięki Twojej służbie, Twojemu oddaniu, Twojemu indywidualnemu podejściu do każdego z nas, żołnierzy, słowa Bóg, honor, ojczyzna wypisane na sztandarach mają dla nas zupełnie inny wymiar. Dziękujemy Ci za to wszystko. Z całego serca jestem wdzięczny Obecności Bożej, że na drodze mojego ziemskiego pielgrzymowania otrzymałem wielki dar obcowania i współdziałania z kapłanem wielkiego pokroju. Radość jest tym większa, że w dniu dzisiejszym reprezentuję generała Wiesława Leśniakiewicza, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przyjaciela księdza Zbigniewa. Jak wielkie serce musi mieć matka, aby w swoim sercu oprócz miłości do męża zmieścić również wszystkie swoje dzieci. Te pierwsze słowa pragnę skierować do mamy, do znojnego jubilata, bo tu nauczył się pacierza, to mama go przyprowadziła do kościoła, to matka nauczyła go patriotyzmu razem ze swoim ojcem. Przygodny księże, prełacie, kanoniku, pułkowniku Straży Granicznej, doktorze, dzień 13 czerwca jest dniem szczególnym i wyjątkowym w życiu, gdyż uczestniczymy w jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, kapłana wyjątkowego, księdza Zbigniewa Kępy. Pokora, cichość, dobroć, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, niezawodność i posłuszeństwo to niektóre tylko z wielkiego wachlarza pozytywnych cech księdza Zbigniewa. Zakończę słowami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z Toastu na Saskiej Kępie. Ty przecież dobrze wiesz, że tym, co razem idą, wszystko sprzyja. Więc jak latarnię wznoszę ten wiersz światłem szerokim za przyjem. Bogu dziękujemy, ducha nie gasimy, w nadziei trwamy. Już Ci oddać mogę za te zmiany niezliczonych łask. W każdy dzień sławić będę Cię, wielbić, alleluja. I słowa tej właśnie piosenki podsunęły mi odpowiedź, w jaki sposób podziękować za dar kapłaństwa. Tym właśnie podziękowaniem dla msza święta, którą wspólnie przeżyliśmy. I Wam wszystkim tutaj obecnym pragnę bardzo serdecznie podziękować za to, że pomogliście mi Panu Bogu, Pana Boga uwielbiać za te zmiany otrzymanych przeze mnie niezliczonych łask. Bożym darem było to, że miałem kochających rodziców, rodzeństwo. Tobie, Mamo, dziękuję za dar życia, wychowania. Zmarłemu tacie, niech Panu da wieczny pokój.
Bożym darem była także godzińska parafia, której proboszczowie katechecie nie szczędzili pracy i trudu. Podziękowanie wszystkim kapłanom tutaj pracującym pragnę złożyć na ręce księdza proboszcza, księdza kanonika Leszka Dudziaka. Pragnę bardzo serdecznie podziękować także księżom wikariuszom, księdzu Januszowi i Romanowi, którzy bardzo natrudzili się przy zorganizowaniu tych pięknych mszy świętych. Pan Bóg obdarzył mnie życzliwością sąsiadów i mieszkańców tej gminy. Oni 25 lat temu zorganizowali mi premicję, pamiętali modlitwa. Napracowali się, aby przygotować dzisiejszy jubileusz. Przyjmijcie ode mnie zaproszenie do wspólnego dzisiaj świętowania. Wszystkim Wam dziękuję przede wszystkim za dar tej pięknej modlitwy. A zakończymy ją krótkim wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem Panu Bogu Tedeum za to, że jest taki dobry i łaskawy dla nas wszystkich.